Witajcie, moi kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj troszeczkę nietypowo z tego względu, że na moim fanpage'u, ale robimy pogotowie run i żywiołów na nadchodzący tydzień. Ja później umieszczę to oczywiście na YouTubie, także można będzie zawsze zajrzeć, nie ma problemu. No i co? Na razie jest do góry nogami, ale ja Wam to wszystko odwrócę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o znaki ochronne, runy i żywioły na nadchodzący tydzień, a potem krótki horoskopik. Zaczniemy może od żywiołów dla poszczególnych cyfr numerologicznych. Jak obliczyć cyfrę numerologiczną? Trzeba dodać wszystkie cyfry daty urodzenia i sprowadzić do jedności. Także patrzymy. Dla jedynek w tym tygodniu mamy żywioł ziemi, dla dwójek żywioł wody, dla trójek żywioł powietrza, dla czwórek żywioł ziemi, dla piątek żywioł powietrza, dla szóstek żywioł ziemi. Dla siódemek żywioł wody, trochę rozmazałam. Dla ósemek żywioł powietrza. Dla dziewiątek żywioł ziemi. Ja Wam to zaraz wszystko odwrócę, także spokojnie. Dla jedenastek żywioł ziemi. Dla 22 żywioł ziemi. Dla 33 żywioł wody. Dla 44 żywioł ognia. Już miałam powiedzieć, że żadnego ognia nie było, a tu jeden ogień się znalazł. Teraz wylosujemy runy. Witam Renatę na czacie. Teraz wylosujemy runy, jakie będą towarzyszyły. Dla jedynek mocna runa Hagal. Dla dwójek Ansus. Dla trójek Gebo. Dla czwórek runa Sovello, dla piątek Algis, dla szóstek Perdro, dla siódemek Fechu, dla ósemek Jera, dla dziewiątek Wunio. Dalej zamieszamy dla jedenastek Tivas, dla 22 Perdro, dla 33 Eichwas, a dla 44 Dagas. Już Wam odwracam tak, żebyście mieli wprost, proszę bardzo. Jak używamy tych znaków? Jak obliczycie, że jesteście którąś cyfrą numerologiczną? Ja jestem siódemką, to rysuję sobie żywioł wody. O, w tamtym tygodniu też był żywioł wody, mimo mycia, proszę bardzo. I runę Fechu na nadgarstku, tak żeby intencyjnie cały tydzień zabezpieczyć, wzmocnić pozytywne działania, możliwości, drogi, zadowolenia i wszystko, co jest najlepsze na tym świecie, co by się darzyło i silnym było. Mam nadzieję, że sobie spiszecie, kochani, te znaki. Będziecie z nich korzystać, dlatego że jeżeli chodzi o wzmocnienie żywiołami i runami, to naprawdę warto z tygodnia na tydzień tę prostą magię wykorzystać. A skoro już tutaj robimy co tydzień właśnie losowanie, to korzystajcie, dlaczego by nie. Dobrze, znaki spisane też będą umieszczone na wszelkich możliwych zdjęciach i portalach, także nie przejmujcie się. Zobaczymy teraz, jakie kamienie można będzie jeszcze w tym tygodniu wykorzystać, dlatego że wielu z Was kamieniami się posługuje, więc myślę, że warto również z odpowiednim kamieniem w ciągu tygodnia chodzić. Dobrze. Jeżeli chodzi o jedynki, mamy turmalin arbuzowy, czyli tolerancję.
Jeżeli chodzi o dwójki, to mamy kwarc dymny, czyli równowagę. Cekiny się podwinęły. Jeżeli chodzi o trójki, mamy hematyt, czyli odwagę. Jeżeli chodzi o czwórki, mamy tygrysie oko, czyli czujność. Jeżeli chodzi o piątki, można używać szafiru, czyli pokoju, pokój. Szóstki, oliwin, czyli dobrobyt. Siódemki, bursztyn, czyli osadzenie. A ja akurat, widzicie, bursztynowo, że tak powiem, zabezpieczona, oprócz tego piękniutki labradoryt, ale bursztyn również. Dla ósemek obsydian, czyli przemiana. Dla dziewiątek sodalit, czyli nieskończoność. Dla jedenastek chryzopras, czyli nadzieja. Dla 22 akwamaryn, czyli podróżowanie. Dla 33 jaspis, czyli siła. I dla 44 szmaragd, czyli odrodzenie. Możecie sobie te kamienie nosić. Jeżeli nie macie konkretnych kamieni, to warto by było chociażby kolorystycznie do danego kamienia się dopasować. Pozwólcie, że ja spróbuję zrobić zdjęcie, dlatego, że potem ja te zdjęcia umieszczam na wszelkiego rodzaju portalach, także też warto, żeby było, zawsze taka, wiecie, praca youtubera, po prostu zdjęcie cyknięte i lecimy dalej. No, także kolor też można. Witam wszystkich, którzy są, którzy oglądają. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj trochę inaczej, żeby też YouTube'owi, mówię, no, Facebook'owi pokazać, że różnego rodzaju działania na kanale Joanna Wiśniewska istnieją. O. Dobra. Horoskopik dla poszczególnych cyfr numerologicznych. Jedynka ten tydzień będzie miała bardzo dobry przy sprawach finansowych. Z wszelkimi możliwościami, jeżeli chodzi o działania, o ogarnianie przestrzeni życiowej, przestrzeni finansowej, w bardzo ładny sposób uda się zawodowe rzeczy ogarnąć. Jeżeli chodzi o dwójkę, harmonia, pokój, spokój i bezpieczeństwo. Jest to taki czas, kiedy pewne stare rzeczy mogą powracać, ale forma potem zależy od Was, czyli czy będziecie się mocno przejmować, czy raczej te stare sprawy rozwiązywać w pozytywny sposób. Jeżeli chodzi o trójkę, królowa monet. Bardzo dobra karta zawodowa, finansowa, pokazująca możliwości, spokój, wyrobienie się z pewnymi rzeczami i atrakcjami zawodowymi oraz wszelkiego rodzaju możliwości. Czwórki będą pozbywać się w tym tygodniu wszelkich kłopotów, które nadarzyć się mogą. Pozwólcie odpłynąć pewnym sprawom, tak by mogły się nowe sprawy i nowe możliwości w Waszym życiu przydarzyć i przytrafić. Bardzo dobry czas na zostawianie za sobą kłopotliwych sytuacji. Jeżeli chodzi o piątki, uważajcie na myślokształty. I te cudze, i te własne. Myślcie dobrze na swój temat. Myślcie pozytywnie na swój temat i nie pozwólcie innym zburzyć Waszego poczucia własnej wartości. Szóstki będą dokonywały dobrych, pozytywnych wyborów odnośnie spraw zawodowych, spraw emocjonalnych. Szóstki mogą również liczyć na miłe spotkania towarzyskie, na to wszystko, co jest pozytywem, na to wszystko, co daje fajne grono, fajną paczkę i fajne możliwości. W siódemki, przy kole fortuny, dużo ruchu, dużo zmiennych rzeczy, dużo
zadowolenia. Koło fortuny zazwyczaj wprowadza nas na właściwe tory karmiczne, ale również pokazuje, że możemy sporo rzeczy zrobić takich zadowalających dla siebie. Jeżeli chodzi o ósemki, powinny one uważać na działania za plecami. Tutaj przy karcie księżyca bardzo często chodzi o to, żeby oczyszczać się właśnie, używać żywiołu wody, sprzątać, oczyszczać swoją przestrzeń, ale i uważać na imaginacje i marzenia, które inni mogą nam dawać, a niekoniecznie jest to dobre dla nas. Jeżeli chodzi o dziewiątki, bardzo aktywny tydzień z wszelakimi możliwościami. Dziewiątki tutaj pokazują się w ramach siły, mocy, potęgi, handlu, przekonania do swoich racji i realizacji swoich planów. Jedenastki powinny uważać na wydatki, dlatego że balansowanie na cienkiej linii, chcę mieć tego Louis Vuittona, a nie stać mnie na tego Louis Vuittona, tutaj będzie po prostu drażniące. Także uważajcie na to, co kupujecie, jak kupujecie, z tego względu, że może się okazać, że po prostu będą nietrafy, nietrafione. Nie jest to tydzień na inwestycje, nie jest to tydzień na wielkiego rodzaju działania finansowe. 22. Nauka, wiedza, odsunięcie się lekko od społeczeństwa, ale po to, by zdobyć nowy level, nowy poziom i nowe możliwości. No to będzie takie bardzo słuszne działanie. Nie przejmujcie się rodzajem osamotnienia, dlatego że w samotności czytamy, kontemplujemy i zdobywamy wiedzę. 33. Radości, miłości, brak zagrożeń, wszystko w ciepłych, dobrych, pozytywnych kartach mówiących o stworzeniu własnej rzeczywistości, szczególnie tej emocjonalnej. Bardzo pozytywnie, bardzo radośnie spędzony tydzień. Jeżeli chodzi o 44, no wreszcie ta wibracja nauczy się odcinać wszelkie negatywne rzeczy. Wreszcie ta wibracja nauczy się, że można niekoniecznie ze złością, ale z taką pewnością siebie pozbywać się wszystkiego, co jest w życiu niewygodne i niedogodne. Także tydzień pod znakiem urywania łebków kwiatkom, tak jak na karcie jest pokazane. Myślę, że ten tydzień będzie dobry dla poszczególnych wibracji. I jeszcze, słuchajcie, czekają nas jedne karty, czyli nasze karty rymowanki, które lubimy chyba wszyscy. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dla jedynek. Wróże bolesne zerwanie albo też rychłe rozstanie. Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie palić za sobą mostów, jeżeli tego nie chcemy. Ewentualnie, że jeżeli wszechświat pozbywa nas negatywnych rzeczy, oznacza to, że jest to dla nas dobre. Dla dwójek. Jestem z urzędu albo twój mąż, do zgody ze mną zawsze dąż. Czyli wszelkiego rodzaju porozumienia na gruncie zawodowym i emocjonalnym. Dla trójek. Każdemu z was radość przynoszę, na bale, uczty, śluby proszę, czyli jakaś impreza, spotkanko tutaj może się stanowczo wydarzyć. Dla czwórek. Szczęście w interesach wróżę, dobrą pracą chętnie służę. Czyli jeżeli są jakieś problemy zawodowe, to czwórki sobie z tym doskonale poradzą. Piątki muszą trochę uważać. Rychło na cię troski spadną, bo złodzieje cię okradną. Zwrócić uwagę po prostu na kradziejstwo, złodziejstwo i zabieranie nie tylko portfela, torebki, samochodu, ale również czynników intelektualnych. Piątki. Strzeż się mnie, bo lubię plotki. U mnie tylko uśmiech słodki. Zwrócić uwagę na to, żeby nieobgadanym zostać albo przestać się tym po prostu przejmować. Siódemki. Znam dobrze skryte myśli twoje, marzysz, by wreszcie być we dwoje. No, tutaj zaczyna się romantycznie, może być tydzień myślenia albo tydzień tęsknoty, może tak się zdarzyć. Dla ósemek. Wróżę zło, ciężką chorobę albo nawet śmierć, żałobę. Mocno się nie przejmować aż tak mocną wróżbą, ponieważ to jest wróżba z jednej karty, a nie chociażby wielka tablica. Chodzi o to, żeby uważać w tym tygodniu, nie podejmować ważkich decyzji,
Dlatego, że można faktycznie jakieś problemy przyciągnąć, no i zadbać o zdrówko po prostu. Dla dziewiątek. Lubię niweczyć zamiary, w małżeństwo wnosić swary, czyli wszelkie umowy, wszelkie sprawy emocjonalne ostrożnie, żeby nerwem nie wykończyć siebie i przeciwnika, który przeciwnikiem być nie powinien. Dla jedenastek. W wielką podróż się wybieram. Jedziesz ze mną? Rada szczera, czyli podróżowanie i zmiany. Zdrady dla 22. Jestem stale zły, znudzony. Chętnie kocham cudze żony. Zdrada nie musi mieć tylko oblicza partnerskiego, także uważajcie i oczy dookoła głowy. 33. Zawsze dobrą jestem kartą, tylko z treflą mało wartą. Jako, że to jest jedna karta tutaj, także szczęście w tym tygodniu powinno zaistnieć. No i 44. Spełniam życzenia każdego, bogatego czy biednego. Czyli bardzo dobry, pozytywny tydzień. Moi kochani, tak mniej więcej wyglądają energie tygodnia. Tak wyglądają energie pogotowia, run i żywiołów, które pisząc intencyjnie na nadgarstku nas wspierają. Także piszcie, malujcie nawet w niewidocznym miejscu, bo czasem chodzicie do pracy, gdzie jakbyście założyli pentagram, to by was już na stosie spalili, także różnie to bywa. Ja to rozumiem. Trzeba tu po prostu być twórczym i kreatywnym. Także trzymam kciuki za dobry tydzień, trzymam kciuki za dobre prowadzenie run i żywiołów. Buziakuję was i do zobaczenia w kolejnych filmach. Oczywiście zapraszam do odwiedzenia YouTube'a, na którym mnóstwo różnych wiadomości się pojawia. I Instagrama, gdzie krótkie filmiki instagramowe również wrzucać będę. Do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo za bycie, uczestniczenie. Pa, pa.